Zobacz nowości dla Sequence Rate. Bardzo przydatne usprawnienie od wersji 1.8. Widzisz 5 Q odtwarzanych strict time 3 sekundy i czasem wejścia również 3 sekundy. Q odtwarzane są automatycznie za pomocą trick time. Wiesz, że możesz dostosować te czasy za pomocą Sequence Rate. Przyporządkuję nowy fader. Z zakładki Master, rozwijam Grant i wybieram Rate Master. Zamykam okno. Widzisz Rate Master pod egzekutorem. Możesz kontrolować Rate Fader. Widzisz, że sekwencja działa szybciej lub wolniej. Ulepszeniem jest możliwość odczytu przeliczonych czasów na podstawie ustawienia Rate Mastera. Za symbolem gwiazdki widzisz czasy przekalkulowane względem ustawienia suwaka Rate Master.